Komisja Europejska uderza w Niemcy. Duda o podatku od mediów. Polakom znikają pieniądze z banku. I na koniec ciekawa inwestycja w Arabii Saudyjskiej. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie przynudzajmy od razu, po prostu kliknijcie tą subskrypcję i dzwoneczek i lecimy z pierwszym tematem. German police officers at the Kiefersfelden border crossing in southern Bavaria, meticulously stopping every vehicle coming from Austria. W niedzielę Niemcy zamknęły granice z Czechami i austriackim Tyrolem. Zdaniem Komisji Europejskiej może doprowadzić do rozbicia jedności Unii Europejskiej w tej sprawie i spowodować poważne zakłócenie wolnego przemieszczania się osób. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na skoordynowane podejście, jeśli chodzi o jakiekolwiek restrykcje wolnego poruszania się. Te rekomendacje są absolutnie jasne i powinny być drogowskazem dla wszystkich w tym kontekście. Bez skoordynowanego podejścia ryzykujemy fragmentaryzację i zakłócenia swobodnego przemieszczania się. Takie decyzje powinny być podejmowane przez 27 krajów, a nie jednostronnie. Oświadczył w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej do spraw praworządności Christian Wiegand. Opowiadał on na pytanie o zamknięcie granic z Czechami i Tyrolem przez RFN. Oczekujemy od wszystkich krajów szanowania tych zasad. Należy unikać zamykania granic i generalnie zakazów podróży. Dodał, przypominając zalecenia Komisji Europejskiej zaakceptowane przez wszystkie kraje członkowskie. Wiegand uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy komisja przygotowuje działanie prawne przeciwko Berlinowi w związku z zaistniałą sytuacją. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer powiedział w niedzielę, że rząd federalny zezwoli na wjazd do RFN jedynie pracownikom transgranicznym z Czech oraz Tyrolu wykonującym bardzo ważne zawody. Z danych MSW RFN podanych w poniedziałek wynika, że policja skontrolowała dotychczas na granicy 10 000 osób i zawróciła około 5 000. Germany's infection rates have been steadily declining in recent weeks with the help of a partial lockdown. No to Niemcy mają teraz przesrane. Nie chciałbym być w ich skórze teraz. Jak się za nich Unia weźmie, jak ich zgłosi do TSUE, albo co gorsza, podstawi ich w konfrontacji z prośbą Komisji Europejskiej, to ja nie wiem, jak Niemcy sobie poradzą. Będą musieli chyba rozwiązać rząd. Taki to ciężar. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że Niemcy są zdecydowanie największym płatnikiem całej Unii Europejskiej i odpowiadają za ponad 25% budżetu całej wspólnoty. Chyba nie trzeba tutaj więcej dodawać, nie? Oni mogą wszystko. Następny tak. Do Narodowego Funduszu Zdrowia, to wydaje mi się, że jakiś rozsądek w tym jest. Natomiast słyszę też dużo głosów na ten temat, jak to w straszliwy sposób. Zapowiedź wnikliwej analizy projektu przez Andrzeja Dudę składa szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Zaznacza jednak, że dojdzie do tego, gdy zostanie on przedstawiony w jakiejś mniej lub bardziej finalnej formie. Obecnie wydaje się, że przed rządem są jeszcze wewnętrzne uzgodnienia w tej kwestii, powiedział. Czy prezydent będzie zgłaszał swoje wnioski i proponował zmiany, a także czy zamierza spotkać się w tej sprawie z przedstawicielem rządu? Prezydent był informowany o tym projekcie, ale trudno powiedzieć, że projekt był konsultowany z prezydentem, bo tak nie jest. Prezydent zapowiada, że mu się wnikliwie przyjrzy, kiedy on już wyjdzie z rządu w jakiejś mniej lub bardziej finalnej formie, powiedział Paweł Szrot. Jak dodał, według prezydenta, gdyby rzeczywiście środki pochodzące z zapowiadanego podatku były przeznaczone na NFZ, na fundusz medyczny, na udzielanie pomocy Polakom, to sprawa jest na pewno do poważnej dyskusji. Mam wrażenie, że przed rządem jest jeszcze wewnętrzne uzgodnienie projektu i nadanie mu ostatecznego kształtu. Prezydent chciałby zaczekać, aż w rządzie zapanuje co do tego projektu konsensus i będzie można zobaczyć projekt w jakiejś wersji mniej lub bardziej ostatecznej, powiedział szef gabinetu prezydenta RP. W piątek sprzeciw projektowanych zmian wyraził koalicjant PiS Porozumienie Jarosława Gowina. W poniedziałek lider wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy ugrupowania Solidarna Polska, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednym Zbigniew Ziobro stwierdził, że jeśli chodzi o kierunek, popiera projekt dotyczący podatku. Jednak na ostateczną ocenę jest za wcześnie. Dodał, że szczegóły projektu nie zostały skonsultowane jeszcze z jego ugrupowaniem.
To włączyliśmy się w pomoc na różne sposoby. Najbardziej zaangażowana była moja żona Agata, która przez kilka miesięcy od października cały czas codziennie. Jak na ten moment sprawa nie może przejść przez Sejm, cała opozycja jest przeciw, tak Konfederacja stoi po tej samej stronie co Lewica, no i Gowin też się nie zgadza. To powoduje, że PiS nie ma większości, ustawa nie może przejść przez Sejm. Jednak, pamiętajcie, jest taka partia, nazywa się PSL. PSL to ta partia, która lubi zmieniać swoje zdanie w zależności od tego, kto więcej da. Mówiąc wprost, to jest partia na sprzedaż. Normalnie jak wchodzicie do nich do biura, to po prawej mijacie recepcję, a tuż za nią w holu znajdziecie taką tablicę jak z rozkładami jazdy i tam na tej tablicy jest taki cennik i wypisane jest, ile kosztuje u nich głos w sprawach światopoglądowych, gospodarczych i tak dalej. Ale PSL to przecież ludowe stronnictwo, więc nie zapomina o ubogich, czyli tych, którzy głosu sobie nie kupią. Tacy na przykład mogą zapłacić, nie wiem, miejscami w spółkach Skarbu Państwa albo jakimś ministerstwem. Generalnie w barterze też można płacić. Dlatego też bunt Gowina może tu mało znaczyć, bo PiS może bardzo łatwo zabrać mu jakieś ministerstwo albo spółkę Skarbu Państwa i oddać takiemu Kosiniakowi. Piękny ten kapitalizm, nie? Zanim zaczniemy następny temat, szybkie info. To będzie temat o pewnym banku, którego nazwy niestety nie podam, bo mieliśmy już taką sytuację, jak jacyś prezesi jakiegoś banku pisali do nas za to, że podaliśmy publiczny raport, który nie był im za bardzo na korzyść. No ale dobra, niech będzie. Być może się czegoś boją, być może się obawiają, nie chcą, żeby te raporty wypływały. W każdym razie będzie mowa o, nie podam nazwy, ale bank się zaczyna na literę M, a kończy na bank. Lecimy. Komputery i technologie cyfrowe od dawna stanowią ważną i nieodłączną część naszego życia. Tak ważną, że na tym tle między różnymi ludźmi wybuchają poważne bitwy i... Klienci banku zauważyli, że z ich kont nagle zniknęły pieniądze. Bank poinformował o awarii i obiecał zwrot środków. Z relacji przekazywanych przez klientów wynika, że błąd polegał na tym, iż bank dwukrotnie pobrał należną kwotę za płatność w sklepie, internecie lub wypłatę z bankomatu. W poniedziałek wieczorem bank wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że niektórzy klienci zobaczyli na swoich kontach podwójne zaksięgowanie płatności kartami. Przepraszamy za ten błąd, pieniądze zwrócimy na wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe, czytamy. We wtorek rano bank przekazał natomiast, że rozpoczął proces zwracania pieniędzy. W kolejnej wiadomości bank przekazał, że wczoraj wieczorem niektórym z was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami debetowymi, w nocy naprawiliśmy ten błąd. W historii operacji zobaczycie korektę transakcji, przepraszamy za wszystkie utrudnienia, PS, a jeśli na przykład zwracaliście coś do sklepu i dostaliście podwójny zwrot pieniędzy, to też musieliśmy poprawić, podano. Ale czasami dowcipni się posuwają się tak daleko, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Od razu trzeba tu zastanowić się nad rosnącym zagrożeniem ze strony hakerów i tak dalej. Jakiś czas temu u nas w Polsce wykradzione zostały kody źródłowe do różnych gier CD Projektu i hakerzy zażądali okupu. Jak się okazało, CD Projekt, mimo tego, że informował swoich użytkowników, generalnie wszystkich na kontach, na swoich społecznościówkach, że nie zostały wykradzione dane osobowe niczyje, no to jak się okazało, na pracowników zaczęto próbować brać kredyty. Czy do takiej sytuacji doszło, czy nie? Nie wiadomo, bo spółki też przecież chcą za wszelką cenę ukrywać tego typu informacje, no bo to źle wpływa na akcje. No i widzicie, z cyberbezpieczeństwem jest właśnie tak, że chodzi głównie o zaufanie. Teraz awaria w tym nienazwanym nikomu, nieznanym oczywiście banku. Dobrze, że pieniądze oddają, ale jak widzicie, ataki hakerskie coraz bardziej przybierają na sile. Jeszcze jak na topie było Antidotum, to wtedy dowiedzieliśmy się o ataku na EMA, czyli organizację odpowiedzialną za wszystkie medyczne sprawy Unii Europejskiej i wykradzenie danych dotyczących właśnie Antidotum. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że w tym sektorze prywatne przedsiębiorstwa są lepiej zabezpieczone niż rządowe i dużo trudniej je okraść. Wiecie, dzisiaj to była awaria systemu, błąd. Prawdopodobnie. Ale jutro może okazać się, że ktoś dobrał się do kont, kupił bitcoiny i przelał sobie na
anonimowe konto i po sprawie. Jednak w tym całym niskim bezpieczeństwie rząd dalej ciśnie, żeby ludzie korzystali z kont bankowych, żeby pozbywać się gotówki. Wprowadzają ułatwienia w rozliczaniu PIT-u dla tych, którzy się właśnie w ten sposób rozliczają. Wycofują możliwość wypłacania rent i emerytur w gotówce i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, nawet prezes NBP Glapiński widzi zagrożenie w takim namawianiu Polaków i ciśnie rząd o to, aby ustawowo zagwarantował zawsze możliwość płacenia gotówką. Jednak rząd nie podziela jego obaw. Idąc dalej, Polska jest jednym z państw o największym udziale pieniądza elektronicznego. To wszystko sprawia, że nie dość, że jesteśmy najbardziej narażeni na inwigilację, to dodatkowo, jak widać na tym newsie, nasze pieniądze mogą być w prawdziwym niebezpieczeństwie. Tak jak w niebezpieczeństwie są wszystkie turystyczne kraje, bo już niedługo taka Arabia Saudyjska będzie kierunkiem numer jeden dla każdego, kto chce zwiedzić jakiś kawałek świata. By 2022, luxury tourism will be a $1.1 trillion market. By 2027, 2.4 billion tourists will spend 2.2 trillion on luxury travel experiences. Spółka Foster Plus Partners przygotowuje projekt nowego luksusowego kurortu na jednej z 90 niezagospodarowanych wysp należących do Arabii Saudyjskiej, na Shurairah. Powstanie 11 hoteli mających przyciągnąć tysiące turystów. Projekt robi wrażenie. To ma być jeden z najlepszych kurortów nad Morzem Czerwonym na świecie. Mowa o Coral Bloom, który mimo, że jest dopiero w fazie projektu, już teraz rozbudza wyobraźnię wielu urlopowiczów lubujących się we wczasach na bogato. Nasza wizja Shurairah jest zainspirowana naturalnym stanem wyspy, a hotele zaprojektowane zostały tak, aby sprawiać wrażenie, jakby wyrzucały na brzeg plażę i tuliły się do wydm prawie jak drewno wyrzucane przez wodę, powiedział Gerard Evaden, szef studia Foster & Partners. Użyte przez nas materiały i ich niewielki wpływ zapewniają ochronę dziewiczego środowiska, a dodatki, które wprowadzamy na wyspie, wzmacniają to, co już tam jest, stąd nazwa Coral Bloom. Choć padają zapewnienia, że zarówno budowa, jak i użyte materiały nie wpłyną znacząco na środowisko, wyspa bez wątpienia mocno się zmieni pod kątem wizualnym. Dotychczas nieznana jest nawet wielu Saudyjczykom Shurairah, ma najpierw zostać przystosowana do oczekiwań turystów, czyli powstaną na niej laguny i plaże. Dopiero gdy uda się poprawić linię brzegową, powstanie wzdłuż niej 11 kompleksów hotelowych, składających się m.in. z pojedynczych willi nad wodą. Kurort powstaje z myślą nie tylko o parach, ale też o rodzinach. Chociaż tego typu miejsca cieszą się największym zainteresowaniem wśród nowożeńców, którzy chcą spędzić swój miesiąc miodowy w egzotycznym zakątku świata. Jednak Foster Plus Partners podkreślają, że każdy gość poczuje się tu dobrze, bez względu na to, czy jest tu z dziećmi, czy tylko z drugą połówką. Shurairah jest jedną z 22 wysp, które mają zostać zagospodarowane w ramach szeroko zakrojonej inwestycji Red Sea Project. Zostanie zbudowana od poczta, cała infrastruktura, w tym międzynarodowe lotnisko. Pierwsze hotele mają zostać otwarte w 2022, a ukończenie projektu zaplanowano na 2030. Do tego czasu ma powstać 50 kurortów z hotelami dysponującymi łącznie 8 tysiącami pokoi, ma mieć też 1300 prywatnych nieruchomości i 100 willi. The Red Sea Project is at the heart of Saudi Arabia's effort to open up its tourism industry. And we, like the country, are looking firmly to the future. Gdybym tak miał strzelać w tym, ile będzie kosztować tam noc, to postawiłbym na... Ach, także spokojnie, pomarzyć każdy może sobie, ale naszym polskim przeznaczeniem jest nasze polskie morze, wraz z tymi wszystkimi wspaniale zaprojektowanymi, stojącymi pionowo żaglami, których nazwy nie pamiętam, ale wiecie, o co chodzi. Drętwy suchar. Jaki jest największy dylemat Żyda? Darmowa wieprzowina. Tego skwara mamy odbanego 11, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Morawieckiego, a jak żeby inaczej. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to pamiętaj o tym, żeby dołączyć do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam, a tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się cieplutko, no i heja. Bo jestem jak perła, która lśni tylko tam, zabierz mnie.